wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale i jedziemy dzisiaj do kina na film Buddy. Jak mam być szczera, mnie nie bardzo interesuje ten film, ale stwierdziłam, że się przyjadę. W sumie nie miałam jakichś większych planów na dzisiaj, więc ze znajomymi się spotkać, zobaczyć autka, zjeść popcorn z kina. O, to jest to, co głównie do mnie przemawia. Będę ja, będzie Seba Pachurski, będzie Dawidek, będzie Pawełek oficjalny, aka Pawełek. I no i klamki nie będzie, klamka się nie dostała. A który jest ten film? O 18 albo 19. O kurde. W sumie tam tyle będziemy robić. No musimy samochód tam stawić. Nie. Nie znasz, co przyjeżdża na pewien film, bo mi wjeżdżasz do galerii. Tam po prostu trzeba wjechać do galerii, by wyjść szybciej. Co będziemy robić? Zapraszam, idziemy mieć samochód. Trzeba hydrowaksa wymienić. Taki sobie kolor to ma. To ma kurwa mieć kolor czy działać? Ładnie kolorowo wyglądacie, brzową na przykład. Dobra, ty śmieci bierzesz jak coś, nie? Dzięki. Przyjęcie od śmieci. To pomoże. Glass cleaner, drugi zdanie do domu, za dużo. Weldy Tyler. Co kurwa? My look. Łopcasen machen. Bluzen gemusen. Und włosen dosen. Perut. Co? Nie możesz mi dać raz, a porządnie. Nie. Wiesz, bo tak ładnie w aucie pachnie. Ty, a ja coś właśnie tak czułem, że mi coś śmierdzi w aucie, nie? Jak do tego doszło? No nie wiem, no wybuchło. I co, fokusuje nas? No tak, jak na ręczne dałam, to tak. Gdzie jedziemy? Na Mainie. Na Mainie teraz jedziemy. I na Mainie ci wszystko powiem. Wywożą nas. Sztuka nowoczesna. Co to jest, proszę powiedzieć, armata? Tulipan. Tulipan? Tak jak mi mówili, całe życie tak wyglądają tulipany. No ale... I tu ma takie listki. To kaktus bardziej. O, kaktus, no właśnie, pomyliłem, ja się nie znam na ogrodnictwie. Tulipan by był taki, o, z ciuciu. Dobra, kaktusa namalowałem. Mhm. A gdzie mu telefon? A, czy nie? A gdzie klucze? Nie wiem. A tu mamy taką muchę i ona tu śpi, wiecie? Któryś tydzień. Tam idzie ciasno, tam ja. Rodriguez Wallachi. Co ty gadasz, kurwa? Autko będzie myte. Tak, ale tak, tak? No, kawałek już nie. Oh yeah. Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. The silence golden broke, cause they know I'm talking fluent. Got them under the influence. Pan robi, czemu to tak zostawił pan z tą pianą? No to musi teraz chwilę poleżeć, żeby później to spłukać, żeby znowu nałożyć pianę, później gąbką wyczyścić to wszystkie powierzchnie, bo niestety myjki bezdotykowe to ciężkie gówno jest. I nie domyjesz bez takiej rękawicy i kosmetyków samochodu tak, żeby wyglądał jak milion dolarów. Raz już piana była, teraz jest drugi raz. Nie wiem, nie znam się. Dawid, to czyści. Podwójnie spianowany. Teraz gąbką leci. Did you know Snow was a fucking product? Tell me who won it. Not what you wanted, bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100. Checking the proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling. Raising the roof on it. You know that we going to pop it. Y'all ain't ready. Zdobyłam właśnie 2 złote, bo ktoś je włożył tu i utknęło i ja je wyjęłam. Hehe. Co się stało? Co? Co się stało? Co pan, co pan pije kawę i budę? Dawid chciał, żebym mu kupił coś na lepsze samopoczucie. No. No to mu wziąłem setkę cytrynówki. Na pewno się potem lepiej poczuje. No na pewno, Dawid. A nie, bo on kieruje.
Wow! Serio? Zapomniałem o tym. No. O, padę spać auto. Ale musiałem to kupić, nie? Mówię, kurwa, coś na lepsze samopoczucie. Tak patrzę na tę cytrynówkę, mówię, wezmę to i... No to weź te, kurwa! Coś siły. Co robisz, Małdy? Co robisz, Małdy? Dzień dobry! Kto to przyszedł? Cześć! Pokaż tą sprawę! Dostawa! To jest dzisiaj główny atut. Bo wiesz co, miałem taką końcówkę tutaj, ale ją złamałem. To z grubsza tylko, i tak trzeba przetrzeć, i tak trzeba przetrzeć. Czekaj, bo jeszcze jedną warstwę. Ale masz, już bateria ci się kończy. Bo ja nie, wzięli mi na kurniki. Szczerze ja też. Chuje, zwykłe. Etap. No ale fajnie, no, kupuję to. Chodź. Zgodnie ze sztuką, nie? Zacie, zgodnie ze sztuką Dawid przetarł maskę, nie? I te smugi tu nie, zgodnie ja są... Nie, ja przestałem przecierać, są... bo wtedy wypadliście na pomysł, że ten. Proszę, aby mnie odpierdolić. Nie, mi się bardziej sobie technika podoba, czyli szuru. Dobra, mówię wam, co ci się podoba. No mi się podoba. Czyli ma się w dupie. No, wiem. Nieźle. Nieźle. Nieźle robisz. Ej, wszystko wiem. Rozumiesz, nie? Tak, wszystko wiem. Zrozumiałeś? No. Psiku. O kurwa. Psikłeś mi? No nie, nie trolujcie mnie, bo to chyba ściera, a nie. Ja pierwszy musiałem... Ja swoją stronę już swoją stronę dawno skończyłem, teraz ja respię, nie? Tak. On jedzie cały czas ze sobą. No, on będzie jeszcze 50 razy to miział. Gdyby tak w domu sprzątał, jak to auto o! Czyści. Ej, weź mu kiedyś garnki ustaw, nie? I powiedz mu według techniki. Według sztuki. Gdybyście mi nie zazdrościli, to byście mieli teraz ręcznik. Ej, własny, z domu byście wzięli. Ej, ty żebyś pryskałeś? Tak. Okej. Dobra, gdzie mam odjechać w ogóle? I chyba wiem, który to jest wjazd. To na spokojnie, poczekajmy tutaj chwilę. Niech on podejdzie, się dowiemy wszystkiego. Zepsuły się, no. Obydwa naraz. Tak, obydwa naraz. Stoimy, czekamy na naprawę, nie? Bo psikałem czernidłem do wdechu i wybuchło, kurwa, i się bało wszystko. Nie sądziłam, że kiedykolwiek podjadę tak blisko kinoutki. Ale na przykład... Jak zbyt? Nie, mogę sobie jak arena, na przykład zagrę. Dojechaliśmy już pod galerię, oba auta stoją, ale będą generalnie miały stać docelowo w środku, tylko nie wiemy, który wjazd i co i jak. Generalnie na, powiedzmy, organizatorów tego. Tak. Tylko że jeden z, powiedzmy, organizatorów, który nam tutaj ogarnia wejście do środka, właśnie został złapany przez policję. Tak, dostał mandat. Zero punktów. Tak? No. O, trochę też tyle. Zły stan techniczny samochodu. Dostała za zły stan techniczny. Oto Batkin dostała, zaraz z nią też myślę, że pogadamy, jak już dojedzie. To jeszcze stoi jakiś wykromowany, śmieszny autek, ale te nasze stoją tam. Jest tych seansów Buddy, jakby filmu, ale my byśmy pewni, że mamy trochę wcześniej ten seans, a dopiero na 21. O 19 się zaczyna wydarzenie tutaj na miejscu i na 21 dopiero film, a my byliśmy jakoś, nie wiem, czemu pewni, że na 19 jest ten film. No ale no nic, jak już jesteśmy, to jesteśmy. Auta będą niedługo ustawiane. Jakoś tam przebolejemy, no jest godzina teraz, już wam mówię. 16:16. Więc już troszeczkę czasu od rana zleciało, tak naprawdę cały dzień będzie się opiewał wokół tego wydarzenia, no ale niech będzie. Na razie w galerii spokojnie.
Oczywiście autyk na evencie będzie znacznie więcej, dopiero się wszystkie zaczynają zjeżdżać. No my byliśmy jako pierwsi. Teraz dalsza rodzina Sebe, pachury, w sensie dalsza rodzina, no bliska, brat. Też jakieś dwa auta chyba zwozi. A reszta to już będą jakieś obce, mają być jakieś korwetty. O, tu widać nawet jakieś autko ładne. I drugie. Zmieniam auto. Jestem audziarzem, mam to w chuju. Powiedział właśnie dlatego, że ostatnio opowiadałem, jak ten. Jechałem z moim braholem i obok nas przejeżdżał ten Lambo Urus. To jest. A, to nie, Urus nie ma tego samego. Więc jak on, ten sam silnik. Jak Urus, jak on dodał gazu, no, to nam się całe auto trzęsło. Ja mówię, co to jest? Mówię, przecież Dawid jakby to usłyszał, to by został depresji. Czemu to jest głośniejsze? Też mówię, że nie ma wcale aż tak głośnego, bo są głośniejsze. Ale. Dobra, będzie tytanowe, to będzie ten. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ja. Od tego roku właśnie skończyła się produkcja R8. A i dupa. Albo ty chcesz lokkedówkę? No. Nie. Czemu tak mówisz? Raczej nie ich targia. A wiesz, że to się od Mercedesa. Raczej robią więcej, nie? Ja robię Porsche'aki, Roysy. Tak. Tak daleko ustawili? Tam, póki co jest ustawione w tym miejscu, bo będziemy za chwilę ustalali, gdzie kto stoi. Ja sobie już podjechałem na blisko, żeby nie musiał przedstawiać samochodu. Zobaczymy, gdzie będziemy stali, ale ładnie to wygląda. Seba musi poprawić. Co ci się nie podoba? Wizja się nie podoba. Bliżej. No, a teraz kupowa. No ja tam nie mieszczę paluszka tej. Ja też nie włożyłem paluszkę, tylko schwyciele. No chwyć kubeczek. Jak on się obleje, przecież... Hej, no nie mam jak, no to znaczy jak mi się obraca od razu tej... Nie mogę... No i możesz, no... No i... No, a i się kręci pan. To jest picie na czas, stary. Bo ty masz więcej palce, większe palce ode mnie, dlatego... Więcej palce, no mam 21. Większe, no. Bierzesz tak. Bierzesz tak. No właśnie, widzisz, to by się tam palce nie mieszał, a mi się cały palec wchodzi do środka i się kręci, rozumiesz? To jest. Czyli masz paluszki, paluszki. Tak, mam malutkie paluszki. Ale żeśmy się kurwa pośpieszyli. Co za dwie godziny? Idziemy na bilard? Po jeleniu? Możemy iść na bilard. Idziemy na bilard sobie pograć ten. Poczilokować. Poczilujemy bombę. Wiesz, takie miszmasz i takie rozchod... Nikt nie przemyśli. Wziąłem tak samo jak ty, tylko z kurczakiem. Miałeś jeść popcorn. Będę żreć popcorn, będę żreć makaron. Wszystko. Update czasowy, jest godzina 18, przyszliśmy grać w bilarda. Znaczy, czy ja zagram, nie wiem. No, czekamy, aż się event zacznie, czyli godzinka do rozpoczęcia eventu, 21 film. Także jeszcze troszeczkę. All the way gets the full tank, man. Moving too quick, keep the cameras in the playback. Dang. So tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we never fall back. Hold our ground where we at. We gon' stay right where we at. We never fall back. Yeah.
19 jest, zaczął się już cały, że tak powiem, event. Było oficjalne przywitanie, przedstawienie jakiegoś tam konkursu. No ludzi już jest masa. To na pewno. Do środka jakoś większa ilość aut nie dojechała, chociaż coś tam się pojawiło, jakieś zielone a la Porsche. No zobaczymy jak na zewnątrz, czy jest więcej autek, czy nie. Wywiad. Jak zwykle organizacja poziom top, tak? Generalnie. A improwizacja? Nie, no mniej więcej mamy wszystko dogadane. Za co cię złapali? Widzę, mnie interesuje organizacja. Za co cię ściągnęli z drogi, kurwa, przyznaj się. Strzeliłam przed maską policjanta z wydechu, prawie dostał wspomnienia. Przypadkowo. Przypadkowo. Niechcący. Kata nie ma. No kata nie ma. A po co? Ale jest kolektory od TurboWorks, a więc nie jest najgorzej, nie? Ale nie stoi tutaj nigdzie, gdzieś to auto? Nie, to auto stoi na parkingu, bo nie ma policyjny, dowodu. Policyjny, bo nie ma niestety tutaj papieru. I do mnie już pogoni, że się opierdalam. No właśnie, nic nie. Do roboty, kurwa. No, do roboty wyganiają. Pracuj. Tak, wyganiają. Nie? Za co ci nie płacą? Chodź. Wyobrażam sobie mieć auta, nie? Z takim nagłośnieniem w środku. No nie, wsada. A to pewnie jest osobne niż wewnętrzne. To samo. Ciekawe, tak napierdala. Wiesz, ja lubię sobie posłuchać głośno muzyki, ale to już jest stopa. Chyba, że wiesz, kurwa, jedziesz do Polsce, bo robisz imprezę na plażę, no. Nie? Jak to wygląda, moi drodzy? Dużo ludzi. Z kidełkami podniesionymi, ładniej. Maluśki też podniósł. Cute. All the way gets the full tank, man. Moving too quick, keep the cameras in the playback tank. So tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk. Ogólnie przewijając temat, okazało się, że mamy nadprogramowo 5 biletów. No bo właśnie część osób, z którymi też tutaj jesteśmy, idzie jednak na 20 na seans, a my idziemy na 21, więc nam się zwolniło 5 biletów i stwierdziliśmy, że skoro jest tutaj taka scena i okazja, to po prostu te bilety rozdamy jakby. No więc, w sumie spoko. Prawda, że spoko? Tak. Dobra, wydaje mi się, że resztę wam nagram, jak już będziemy po prostu się szli do kina, jak mi się wydaje. No i jest tutaj impreza, trwa muzyka, auta, ludzie co jakiś czas coś na scenie powiedzą. Na zewnątrz też gra muzykę. No jak się tak to wygląda. Super. Leźliśmy już? Tak, idziemy. Idziemy sobie usiąść, zająć miejsca. Kolejki. Niestety ja już nie jestem obok siebie. No. Ja już jestem po godzinnym seansie, bo byłem z rodzinką. Jak a możemy sobie tutaj usiąść? Nie będę zdradzał. Chodzić teraz przy ekranie, masz salę kinową na normalnym filmie, nie? Co, czekamy, nie? Czekamy, no. Jest już 21, ale reklamy będą trwały około 25. No, zaprasza do kin Cinema City i barów kinowych. W roli głównej dwóch rolach jest online na 3 miesiące za 0 zł w promocji. Karta się nie, mocno ubolewam nad faktem, że nie ma mojego popcornu. Możesz iść do kolejki. Nie, bo jest taka kolejka, że sobie nie opłaca, wyjdę w trakcie. No to pójdziesz w trakcie. Przyszłam na seans dla popcornu. Ja dostałem tłuszczu. Proszę nigdy więcej, nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję. Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeszcze. To montanowy haj, proszę tylko o miejsce, bo potrzebna mi przestrzeń. Jesteśmy już po seansie. Myślę, że całkiem spoko, zwłaszcza dla fanów Buddy. Jeśli spodziewaliście się bardziej czegoś o motoryzacji, raczej film o Buddzie. Także jego fanom się na pewno spodoba. Ja mimo, że jakoś nie oglądam na bieżąco jego kanału, to uważam, że film był całkiem spoczko. My już będziemy się powoli zbierali i wyjeżdżali. Szybko zbiorę opinię. Panie Sebastianie, co o filmie? Polecam film, naprawdę fajny, coś innego niż jesteście przyzwyczajeni, ale film warto obejrzenia, więc jeśli nie byliście, do kina kupować bilety i oglądać. Ale myślisz, że to jest taki film bardziej tylko dla fanów Buddy, czy motoryzacji też? Myślę, że bardziej dla fanów Buddy. I dla fanów Buddy, i dla fanów motoryzacji, i dla ludzi, którzy
chcą zacząć swoją karierę w internecie. O, to też. Dużo jest takich jakby porad, można tak powiedzieć? Dobra, film daje do myślenia, jest w porządku. Oglądajcie. Dawid uważa, że mi pasuje dla. Dobrze. A ja uważam, że tak średnio. Wyglądasz, ja to przed chwilą mówiłem Madzi. Madzia wygląda jak Mija z Szybkich i Wściekłych. Ale... dlatego w tym samym. Bo mam ciemne włosy. I ogólnie masz jeszcze twarze podobne. Okej. Okay. Też kamera gubi fokusa, bo jest tu ciemno. Ogólnie pogasili światła. Trochę bez sensu, bo jeszcze auta tutaj stoją. Nie no, jak tak siedzę, to mi pasuje, ale jak tak tu bym miała siebie widzieć, to nie bardzo. I jest jeden mały problem, bo oni wszyscy poszli, a ja nie mam bladego pojęcia, jak tu się otwiera te drzwi z tej strony. Dobra, chyba tu. To jest tak dziwne do otwierania. A przynajmniej się lampka zapaliła. Nie wiem, za co mam chwycić. Pytam tu. Najbardziej mi się podoba w tym aucie właśnie ten tył, ta dupka, jest tak ładna. Ej, czy ja mam wrażenie, czy śnieg albo deszcz pada? Deszcz, lekko opuszy. No. Jest ślisko. Tankujesz? Nie, nie? Nie.